Teraz, żeby pokazać Ci jeszcze, jakie są możliwości za pomocą tych modułów, to na szybko skonfigurujemy kilka przydatnych modułów. Zaczynamy. Tworzymy moduł. I na przykład, moduł, który częst, czasem się używa, to są nowości. Czyli wybieramy go sobie. To są ostatnio dodane artykuły. Wpisujemy ostatnio dodane. I teraz zobacz. Można, można wyświetlać we wszystkich kategorii, a można tylko z tej kategorii jednej nowości. Ja zostawię, że z wszystkich artykułów liczbę artykułów 5, kolejność, ostatnio dodane najpierw. No, i jeszcze można też autorów wybierać. No i wybierzmy do pozycji 7, żeby nie szukać na tej stronie. Skonfigurowane, zapisujemy, zamykamy. Przechodzimy do strony, odświeżamy. Widać ostatnio dodane i 5 artykułów, które pojawiły się ostatnio u nas. Wybierzmy sobie kolejny moduł. Moduł, który, który nam wyświetli, no może nowych użytkowników, to nie mamy żadnych, ale popularna wyszukiwarka na stronę. Szukaj. Pisujemy. Znajdź na stronie. Tu można jeszcze kiety e, e, pozmieniać, czyli wpisz słowo. Znowu wybierzmy do pozycji 7, zapiszmy. Poczekam aż się zapisze. Odświeżymy stronę, widać jest nasza wyszukiwarka. Na stronie. Trochę się rozjeżdża, bo to nie jest na jej miejsce. Oczywiście też tam w parametrach można skrócić tutaj szerokość pola. Co jeszcze możemy tutaj ciekawego wybrać? No, jeszcze taki moduł, który bardzo często jest wyświetlany. To jest na przykład. To jest na przykład. Gościmy, czyli ile osób jest u nas na stronie, wybieramy. Gościmy. No i piszemy obecnie na stronie. Wybierzmy znowu do pozycji 7. Oczywiście nie trzeba tak upychać, ale ja teraz demonstruję, jak działają, więc można sobie na to pozwolić. Odświeżamy stronę. Obecnie jest nas jeden gość oraz zero użytkowników. Gość to ja. Wybierzmy sobie znowu moduły. Oczywiście zachęcam cię do pobawienia się z tymi modułami. Na przykład, zobacz, mamy tutaj logowanie, czyli gdybyś przez przypadek skasował tamte moduł, to go można sobie tutaj odtworzyć. Ehm, tu są także moduły, które działają z połączeniem e, z, z komponentami. O tym może sobie porozmawiamy też później. Można jeszcze pokusić się tutaj o, o wpinacza. Wpinacz to jest nic innego jak wklejenie jakiejś strony na naszą stronę. Jak to działa? Zobaczmy. Wpinacz. Na przykład wkleimy strony wirtualnej Polski. Strona wp i adres. Należy pamiętać, że zaczynamy od http. Wybierzmy sobie znowu Pozyszyń 7, żeby później tego nie szukać na stronie. Zapiszmy, zamknijmy. Odświeżmy. Widać, tak działa wpinacz, czyli wpiął nam stronę wirtualnej Polski. Widać, że jest to mały yy, moduł. Więc on te, stronę, tą stronę trzeba tak przewijać. Można także znaleźć inne miejsce na ten moduł, gdzie, te, gdzie będzie więcej tego miejsca i będzie można, będzie można wyświetlić w pełnej e, skali tą stronę. To oczywiście są, jest kilka przykładowych modułów. Te moduły także będziemy w przyszłości pobierać z internetu, no i będziemy tworzyć treść za pomocą tych modułów. Takie typowe moduły, które bardzo często mają zastosowanie, to na przykład slidery. Te takie, które się przesuwają, to jest nic hmm. innego jak slider. Szybki formularz ko kontaktu po prawej stronie, to jest właśnie slider. To jest właśnie ten moduł.